Cześć, witajcie w kolejnym filmie, który będzie bardzo nietypowy i będę sobie próbował robić takie odcinki bardzo nietypowe, a mianowicie przeniesiemy się w przeszłość. Ale teraz, za pomocą mojego takiego z prawdziwego zdarzenia wehikułu, przeniesiemy się naprawdę w przeszłość i przeniesiemy się do lat 90. na początek. A kto wie, może cofniemy się jeszcze wstecz, może do lat 80. Także z pomocą czarodziejskich sprzętów będziemy mogli zobaczyć, jak to wtedy było. Ale wcześniej pokazywałem Wam filmy, w których opowiadałem krótko, czym się interesowałem, jakie sprzęty u mnie były, jakie gry, jakie coś. A teraz pójdziemy sobie pomieszkać. Pomieszkamy sobie w latach 90., w latach 80., a może jeszcze w 2000. Zobaczymy. Na początku sobie pomieszkamy w latach 90., pomieszkamy sobie u mnie i będziemy mogli razem poprzeżywać kilka fajnych momentów. Mam nadzieję, że mój time machine nie zawiedzie i będzie można sporo przeżyć, pobawić się i mam nadzieję, że teraz będzie super, także cofamy się w czasie, zapraszam Was. Do zobaczenia. Dobra, przenośmy się. Idziemy. O kurde. Ale wyrąbałem. Coś się stało. O w mordę. Co jest? O kurde. To moja chata? O kurde, ale wyrąbałem. Masakra. To mój pokój. Wow. Wow. Naprawdę się udało. Ale jaja. Przenieśliśmy się do 92. Ja pierdzielę. Szok. Jesteśmy w 92. O kurde, ale mi się w głowie kręci. Masakra, słuchajcie. Jakim cudem? Czyli mój time machine zadziałał. Jesteśmy, słuchajcie, w 92 roku. Zajebiście. Słuchajcie, no, aż powiem Wam szczerze, że co ja oglądam w 92 roku? Obcego? Predatora? Obcego dwójkę? Krytersy? I tutaj jakieś nieopisane kasety bliżej, no to nie pozostaje nic innego chyba jak wziąć i zobaczyć, co na tych kasetach jest, nie? Co teraz człowiek ogląda? Zobaczmy, co ciekawego mamy. Wow, to jest zdupczone. Nie wiem, co to za kaseta. Bliżej nieokreślona. Ale wiecie co? Ja bym tu może wziął, zapalił światło jakieś.
Masakra. Co proponujecie? Predatora? Obcy. Może być. No to może lukniemy. Jak myślicie? Co wy na to? Grubo. Niby wszystko co cenię, ale przydałoby się coś, słuchajcie, może pograć, bo nie będę cały czas oglądał filmu. Czekajcie, komputer wyłączonego, to teraz by się przydało coś, długo nie było na nim grane, bo kabelki, rozumiecie, to odłączane. Tak jest. Inowencja. Inowencja. Następnym razem pojedziemy po stację dysków. Ale że nie było po drodze. W Peweksie nie mieli, musiałem kupić go w Peweksie, no bo oczywiście w naszym polskim sklepie nie było, nie wiedzieć kurde dlaczego, no to wziąłem i zakupiłem sobie w Peweksie. Słuchajcie, jutro sobie też pójdziemy rozmienić trochę buły. Wiecie dlaczego? Już wam powiem dlaczego. Będziemy jutro szukać stacji. Bo będziemy sobie troszkę buły rozmienić. Kupimy sobie stację. A co? Nie będę się słuchajcie certolił teraz. Żyjemy. Zajebiście. Poczekajcie chwilę. Poczekajcie. Przyjrzyjcie się tej klawiaturze. Czy to nie jest ta klawiatura? Czyżby na obcym jedynce była klawiatura z Commodore 64? Nie. Niemożliwe. Nie, wydawało mi się. No dobra, to jak mamy magnetofon podłączony, to przydałoby się, słuchajcie, jakąś gierę chyba odpalić, nie? Najpierw tutaj może sprzątniemy. Trzeba będzie jutro się wybrać, pochodzić po sklepach, poszukać. Musimy znaleźć jakąś stację dysków. Mam tutaj taką składankę. Może byśmy coś zawielczyli. Na przykład mam tutaj Diana Sister, Boulder Dash, Liberite. O, Liberite. Moon Patrol. Pit Stop 2. Rick Dangerous. Old Position. Bomb Jack. Donkey Kong. Pac-Man. Commando. Ghostbusters. Pitfall. Paperboy. Ghost and Goblins. Czyli ja proponuję, żebyśmy zagrali najpierw. No, może pojedziemy po kolei. Dobra, słuchajcie, nie będę oglądał, skoro już jestem tutaj, to nie będę oglądał. Idę na jakąś. Stąd dajemy.
Idziemy na jakąś dyskownię. Tyle. Zbieramy się na jakieś disco błysko. Podnosimy co? Skoro tak. 1 100 000 mamy. Coś się gdzieś zalesi jakiś. Pomyślimy. Siema, Andero. Wróciliśmy właśnie z imprezy. Widzieliście, jak 91 pojechaliśmy jeszcze jakimś takim fajnym Merolem. Kamera mi się rozładowała. Zmieniła się data na 91, ale to nikogo nie ten. Także jutro idziemy spać, a jutro włączymy dalej. Zobaczymy, co to będzie. Może coś zagramy, może oglądniemy. No na pewno coś będzie się działo. Także trzymajcie się. Dobrej nocki. Hej.